Media społecznościowe współcześnie odgrywają bardzo dużą rolę. Na każdym kroku można spotkać osoby robiące sobie selfie. Dziś przedstawiam Wam 10 zdjęć, które zostały zrobione zaraz przed śmiercią. Miejsce 10. Anonimowa para. Zdjęcie zostało zrobione chwilę przed tragedią. Romantyczne ujęcie, mające najpewniej upamiętnić ich miłość, skończyło się tragicznie, gdyż para spadła z klifu. Miejsce 9. Polscy zakochani. Polska para straciła życie, robiąc sobie selfie nad urwiskiem. Kawałek skały, na której stali, oderwał się i para razem z nim spadła w przepaść. Miejsce 8. Sylwia Rachel. Chcąc zrobić sobie zdjęcie zapierające dech w piersiach, kobieta stojąca na szczycie mostu straciła równowagę i nie przeżyła upadku do wody. Miejsce 7. Na szczycie pociągu. Młody chłopak chciał pochwalić się swoim znajomym i próbował zrobić zdjęcie, stojąc na dachu pociągu, gdzie został porażony prądem. Miejsce 6. Karen. Kobieta robiła sobie zdjęcie, prowadząc samochód w okolicy rzeki. Niestety zbyt bardzo się na tym skupiła, przez co straciła kontrolę nad pojazdem, który wjechał do wody. W związku z tym kobieta utonęła. Miejsce 5. Lot MH17. Zdjęcie lecącego Garego wraz z mamą zostało zrobione kilka minut przed zestrzeleniem ich samolotu malezyjskich linii lotniczych, który przelatywał nad terytorium Ukrainy. Miejsce 4. Jenny Rivera. Meksykańska piosenkarka wraz ze znajomymi znajdowała się na pokładzie prywatnego samolotu. Chwilę po zrobieniu zdjęcia maszyna rozbiła się i nikt z szóstki pasażerów nie przeżył. Miejsce 3. Colette Morino. Jadąc na wieczór panieński, przyszła panna młoda chciała uwiecznić chwilę, co poskutkowało utratą kontroli nad pojazdem. Niestety kobieta nie przeżyła wypadku. Miejsce 2. Ksenia. Młoda Rosjanka, która chciała zaimponować znajomym, wspięła się na 10-metrowy budynek, by zrobić sobie na nim zdjęcie. Na chwilę straciła równowagę i spadła na kable wysokiego napięcia. Miejsce 1. Jadel. Chłopak zrobił sobie zdjęcie w trakcie jazdy. Podczas publikacji selfie na portalu społecznościowym jego brak skupienia oraz brawura na drodze doprowadziły do śmiertelnego wypadku. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!